Witamy wszystkich hodowców i hodowczynie z hodowli Adam i Lukas Kozier, tak jest. Dzisiaj, jeszcze nie losujemy. Dzisiaj jest to losowanie, przepraszamy za opóźnienie, miało być niedzielę, ale mamy trochę nawał pracy, nie tylko z gołębiami, ale i w domu. W każdym razie dzisiaj jest ten dzień, kto dostanie w prezencie, tak jak wcześniej mówiłem, trzy nasze młode. Pokażemy najpierw rodziców, po których w ogóle to są gołębia, po których są gołębiach. Ojcem tej gołębi jest to wnuk króla Artura od Colina Lloyda, przesuper gołąb. To jest gołąb z rozpłodu, który jedzie do Krzysia, którego pozdrawiamy serdecznie. No i nasza słynna Mazana, która też jedzie do Krzyśka. Naprawdę super samica, która wydała naprawdę tyle młodych, zobaczcie to oko. Ona też jedzie do Krzysia, którego serdecznie pozdrawiamy. Matka naprawdę dużo wybitnych gołębi. Młode były z tej pary trzy, tak jak wcześniej wam mówiłem. Zaraz, poczekaj jeszcze, Stasiu, schowaj to jeszcze, dźwięk. Stasiu już się niecierpliwi, bo chciałby losować, ale na razie nie, na razie zakryj jeszcze. Poczekaj na razie jeszcze. Teraz pokażemy te trzy młode. Tak jak wcześniej mówiłem, były trzy jajka. I to są te trzy wszystkie młode. To będzie prawdopodobnie samczyk też o super matki oku. Zobaczcie, jak te gołębie są złożone. Zobaczcie. Na tych gołębiach ja jestem w stanie powiedzieć na 100%, że naprawdę można zbudować super gołębie, super stado. Poczekaj, Stasiu, jeszcze. Tutaj jest następny z nich, to prawdopodobnie będzie samiczka. Lukas, nie przeszkadzaj na razie. Zobaczcie, jak one wyglądają. I ostatni, to będzie najprawdopodobniej samiczka. Będą chyba dwie samiczki i jeden samczyk. Czekaj, Stasiu. Tak ona wygląda. Zobaczcie, wszystkie takie brudne, mazane. Oh, white. O, i białe ma nawet, nie? No dobrze, nie będziemy przeciągali, bo Lukas jest zniecierpliwiony, wy pewnie też. Dobra, Lukas, zamieszaj dobrze tam, zamieszaj. No i daj jedną kartkę, zobaczymy, kto będzie szczęśliwszy. Szczęśliwcem takim, nie? Pokazujemy. Pokażemy tutaj najpierw do kamery. To jest tak, małpa Józef Witkowski, myślnik TH7SV. Prosimy pana, czy tą panią, no bo nieraz to są różne, że tak powiem, te niki. Prosimy o skontaktowanie się z nami i tutaj, jak mówiłem wcześniej, ja postaram się zorganizować kuriera, ale opłata oczywiście jest po stronie tego oto wygranego. A ja z mojej strony jeszcze tak jak wcześniej mówiłem, że coś dorzucę ze swojej strony. A dorzucę to w ten sposób, że w przyszłym roku dorzucę jedną parę z wcześniejszych młodych do lotów od nas w prezencie jeszcze dodatkowo, taki dodatkowy bonus. Bo na chwilę dzisiejszą nie posiadamy już. Mamy jeszcze część tam jest młodzieży, ale to tutaj, jak mówiłem wcześniej, jest pozamawiana. Ale ja słów nie rzucam na wiatr, także na pewno doślemy jeszcze coś, jedną parę z wczesnych młodych, tak jak mówiłem. Także dziękuję wam wszystkim szczerze. Zobaczcie, ile nas wszystkich było. Nie wiem, około 200 nas wszystkich było. Dziękuję wam za fajną zabawę. Stasiu się pożegnał z wami. On pełny energii, zawsze musi gdzieś tam biegać i zawsze coś robić. I zapraszam do następnych filmików. Dzisiaj postaram się wypuścić jeszcze jeden filmik odnośnie treningów młodych. Bo naprawdę ja wyciągam z tego wnioski i zobaczycie, jak to wszystko wyjdzie. Ja jestem na razie zafascynowany tymi treningami i tak dalej, ale to osobny filmik i postaram się raz w tygodniu wam wysłać jakiś tam filmik. Do lotów zostało jeszcze 3 tygodnie. Młode naprawdę w super zdrowiu, w super formie. W super formie to jeszcze ciężko by powiedzieć, ale łapię już tą formę i o to właśnie nam chodziło. Dlatego pozdrawiamy jeszcze raz i gratulujemy. Numer telefonu będzie w opisie, także proszę się skontaktować, panie Józefie. Także pozdrawiam i jeszcze raz gratuluję z hodowli Adam i Lukas Kozier. Hej!